Witamy na bazie i życzymy miłego pobytu. Witam serdecznie na kolejnym gniocie, ale mnie te kaczaki dzisiaj zaskoczyły. Rano chciałem je przełożyć jajka na płasko, bo jest 3 dni do klucia. Dzisiaj 25 dzień, o ile się nie pomyliłem w liczeniu. Przekładam, patrzę, a 2 jajka już pęknięte. Jak widzieliście, jeden kaczak już wyskoczył, drugiemu wystaje dzióbek i następne 2 jajka są już popękane. Także klucie się rozpoczęło, to nie mam na co czekać. Muszę się zabierać za dokończenie bądź wykończenie odchowalnika w garażu. Oczywiście te kaczki, jak obeschną, bardzo dobrze obeschną w inkubatorze, to pierwsze parę dni będą w domu, bo jeszcze za zimne noce, ale tak po tygodniu, myślę, może trochę dłużej, przełożę je do tego odchowalnika, który mam w garażu. No i lecimy go dokończyć, bo już wszystkie paczki do mnie przyszły. Paczki rozpakowane. Jest lampka ze zwykłym światłem, lampka grzewcza. Ja kupuję takie do terariów i mi się super sprawdzają, bo mają potencjometr. No i bardzo dobrze, lampka grzewcza 100 W, przedłużacz. No, tu mi do przesyłki brakowało, to wziąłem dla królaków takie kostki wapienne. Zaraz im damy, to sobie to odłożę. Dobra, lecę po otwornicę i wywiercimy tu 2 otwory u góry, zamontujemy lampki, zobaczymy, jak to się sprawdza. Otwornica zamontowana, teraz gdzieś, no gdzieś tutaj zrobimy otwór, zobaczymy, jak to pójdzie. Udało się. Nawet wiele się nie porwało. Mam tutaj tą lampkę, ale ten zaczep jest trochę tutaj, widzicie, za duży. Słabo się trzyma. Trzeba by dociąć kawałek. No to spróbuję to powiększyć ciut większą otwornicą. Już największą, jaką mam. To nie będzie proste. Chyba że tak obok delikatnie się wbije. Udało się. Co prawda odpadł ten czubek, ale to nic. Teraz to już powinno tutaj złapać. Dobrze mówię, czy niedobrze? Bardzo dobrze. Złapie luks. O, o to chodziło. I tutaj mamy elegancko lampkę, tylko kabel przewlekę. Kabel przewleczony. Można tutaj przymierzyć żarówkę, setkę. Taką specjalną grzewczą, żeby je nie raziła w nocy. No to spróbujemy to odpalić. Mam tu przedłużacz. Zaraz to podczepimy. Działa żarówka. Teraz jest rozkręcona na maksa. I czuć już tutaj ciepło, mimo że dopiero co ją włączyłem. Mam też inne żarówki, 150 i tak dalej. Jest potencjometr. Można sobie zmniejszać, zwiększać moc. Na razie niech poświeci. Zobaczymy, jak to się nagrzewa. Czy taka da radę, czy trzeba będzie zmieniać. A obok kręcę dziurę na światło. I światło też już mamy gotowe. Robi to robotę. Jest dużo jaśniej tutaj niż przy wyłączonym. Także na dzień można by im świecić. Tam jest jakaś żaróweczka 7 W czy coś takiego. Także dużo prądu to nie będzie ciągnęło. Ta daje trochę mało ciepła, ale dzisiaj w ogóle jest zimno. Ja tu przyniosę niedługo termometr. Zobaczymy, do ilu to dociągnie. Ale może wstawię mocniejszą. Zamknięcie zrobione. Oczywiście jak już przykręciłem, to zobaczyłem, że jest do góry nogami. No ale to nie przeszkadza funkcjonalności, gdyż zamyka się i otwiera. No i teraz się nie otworzy. No nie ma opcji, nawet jakby to tu wyleciało. No nie. Dobrze jest. Może tak być. Już nie będę tego przekręcał, ale tutaj muszę jednak mocniejszą żarówkę, bo na razie naciągnęło tylko na 10 stopni. Chociaż nie wiem, czy dobrze działa ten termometr, bo tu pokazuje 15, ale spada. Pewnie potrzeba czasu, żeby on naciągnął odpowiednią temperaturę, ale mam tu zaraz większą żarówkę i spróbujemy ją zamontować. Zamontowałem tutaj dużą żarówkę i to się wydaje, że zdaje egzamin. Wziąłem drugi termometr z wędzarni, to pokazuje prawie 30 stopni, a ten bezprzewodowy pokazuje na razie 15,8, ale cały czas rośnie, bo on bardzo długo naciąga, tak samo jak bardzo pomału spada, bo ten pokazuje 11,6. A tak naprawdę stopni to jest, wiecie, parę tam na plusie. Także jeszcze trzeba chwilę poczekać, czy ten naciągnie. Jak nie, to jeszcze jednym sprawdzę. No ale jakby tak było, że 28 stopni na pełnej mocy, to by było idealnie, bo kaczaki potrzebują trochę mniej niż kurczaki. Ale i dla kurczaków by było dobrze, bo jak je będę longu, lęgu, czy jak to się mówi, to już tam za miesiąc, dwa one dopiero się wyklują
I będzie dużo cieplej, to szczególnie w tym blaszaku. O, bo to blaszak, to wiadomo jak to naciąga. Naciąga ciepło. Także nie jest źle. No i zaraz trzeba zacząć działać z ceratą, bo mam ceratę i wymyśliłem, że ceratę na to położę, zrobię zakładki na boki, żeby, wiecie, tak nie wsiąkało w to. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Ktoś mi w komentarzach podpowiedział, no i chyba tak zrobimy. O, a tu ciągle rośnie już, 16,3 naciągnęło. To mamy ceratę z grubsza przymierzoną, tak akurat dotąd mi sięgnie. Tu są boki na zakładkę, tył trochę na zakładkę też jest. No, gdzieś tyle, trzeba to trochę równiej ułożyć i będzie dobrze. I takerem to przyczepię, myślę, że będzie w porządku. Tylko aby to jakoś równo zrobić, byłoby dobrze. Przód już połapałem takerem, teraz tył i boki, ale chyba zacznę tutaj od boku. Będzie mi trochę łatwiej, tylko to niech się otworzy do końca. Źle będzie wyglądało, jak będzie, wiecie, bardzo źle. Ale jak będzie jako tako, to nie będzie tragedii. Wygląda na razie nieźle. Nie wygląda to źle, nawet bym powiedział, że elegancki domek. Termometr do prawie 30 stopni naciąga. Oczywiście tam potencjometrem, gdzieś tutaj mam u góry, ten mniej pokazuje, ale ten długo naciąga. Tutaj można sobie zmniejszyć siłę grzania. Będzie mniej, zapięcie pasuje, można otwierać, zamykać. Ta cerata to będzie wymienna z czasem. Na to oczywiście pójdzie ściółka, albo trociny, albo słomy delikatnie dam. No ale to będzie łatwe do mycia i tu połapałem tymi zszywkami przy brzegach. Także na środku może się nie będzie rozdzierało. Mają tutaj jasno, mają ciepło. Ta żarówka, no po pierwszych paru dniach to ją się zamieni na tą delikatniejszą, wiadomo. Znaczy pierwsze parę dni to i tak będą w domu. A właśnie a propos, w domu lecimy zobaczyć, czy coś następnego się tam ulęgło. A jak tutaj sytuacja? Co my tutaj mamy? Jeden lata, jak latał, a reszta się dopiero kluje. Tutaj jeden przebił skorupkę, ale jeszcze nie wychodzi. Jak tutaj reszta? Coś jeszcze nam tutaj pęka? Tu jest popękane. Te białe pękają szybciej. O, i tutaj widzę delikatnie pęknięte. No dobra, daję wam spokój. Zamykamy. Klujcie się, klujcie. Perełka póki co się wysypia na swoim stojaku, drapaku, bo ją czeka noc pełna roboty niańki. Idę trochę słomy wezmę do tego odchowalnika. To przy okazji niosę te bloki wapienne dla królików. Co tam u was słychać? Wszystko dobrze. Przed chwilą dostały warzywka. To łatka nawet nie zaciekawiona. Łatce leje też wodę tutaj, bo to jej przepuszcza. Często jest puste. Co tam łatka u ciebie? Już ci to tutaj wieszam. O, na tym. Masz. To od tego oce. Wodę bardziej tutaj. Możesz zajadać. Jeszcze czarnemu zawiesimy. Ciekawe, czy im to będzie smakowało. Nigdy tego im nie kupowałem. Proszę, czarny. Smacznego. Jeszcze trochę wprawy nabiorę w tym konstruowaniu, budowaniu. To wam się zrobi ładną klateczkę z wybiegiem. No ale nie chcę wam zrobić byle jak, tylko porządnie. Troszeczkę tylko słomy dałem, żeby im się wygodnie chodziło, a żeby miały raz, że trochę cieplej od podłogi, a dwa, żeby łatwiej mi się tu sprzątało, bo wiadomo, to w słomę powchodzi, słomę się wybierze. Wziąłem trochę więcej, ale tutaj mam półeczkę, to się odłożyło nadwyżkę. Temperatura się wydaje dobra, przed chwilą wsadziłem te termometry, to ten już ma ponad 20, ten drugi też już naciąga. Myślę, że po tygodniu to spokojnie kaczki mogłyby tutaj przyjść. Kaczki są bardziej odporne na temperaturę niż małe kurczaki. No nawet fajnie to wygląda. Aha, temperatura, przecież ja tu mogę podkręcić, o teraz zmniejszył, teraz dopiero jest największa. To spokojnie, to nawet po paru dniach może by się udało. No dzisiaj ten kaczak to na wieczór, myślę, ten jeden co się wykluł, na wieczór go przełożę do pudełeczka, o ile dobrze wyschnie. Mam tą paszę zerówkę dla kaczek, da mu się wody i będzie luks. O, przy okazji Jedziu dostał kropelki na karki, trochę po kręgosłupie.
Edziu to tam nie ma problemu, żeby jego wysmarować, tylko wiadomo, dwie ręce potrzebne. Mam nadzieję, że zdadzą egzamin. Podobno kleszcze się już pojawiły, ale Edziu jeszcze żadnego nie miał. Na szczęście Edzia to się tak nie bardzo, ani kleszcze, ani inne tam dziadostwa nie trzymają. Raz na parę miesięcy wystarczy go zakroplić i nie ma żadnych. No, tu trzeba będzie zrobić niedługo ten śmietnik do końca. Ale to na spokojnie, nie wszystko naraz. Ostatnia rzecz, która mi została tutaj przy odchowalniku, to tą szparę tutaj zlikwidować, bo jest za duża, ale już sobie dociąłem tutaj kawałek płyty i zaraz ją tam wstawię, złapię się na jakieś 2-3 wkręty i będzie luks. I wstawione. Nie dokręcałem do końca, bo nie chciałem, żeby tutaj mi na zewnątrz powychodziło. No i na szczęście nie powychodziło. Temperaturę ładnie naciąga. Ten termometr ma już ponad 20, a ten drugi już prawie 30, ale ten z wędzarki to on od razu naciąga, ile tam nie ma. A ten to bardzo pomalutko, ale rośnie, rośnie, a na zewnątrz 9 i spada. Także powinno się to nam zgadzać. A dla kur mam dzisiaj kapustę pekińską. Proszę, częstujcie się. Smacznego. Króliki też dostały. Czarny to lubi. A łatka jak to łatka. Musi poleżeć minimum pół godzinki, żeby się zabrała za coś nowego, wrzuconego do klatki. Te bloki, jak na razie patrzę, to nie cieszą się jakimś zainteresowaniem, ale też daję im to pierwszy raz, także na spokojnie. Zobaczymy po paru dniach. To są chyba takie, że w jeden dzień nie powinny tego zjeść. Poidło i karmidło już sobie uszykowałem, tylko wezmę jeszcze do domu, wypiorę to w zmywarce, niech się dobrze wyparzy. Jeszcze parę dni mam, zanim tutaj przyjdą kaczaki. No teraz ten odchowalnik to nabrał wyglądu. Już ten termometr pokazuje 25 stopni i ciągle rośnie. Ten drugi to już 30, także pewnie gdzieś do takiej wartości urośnie. Tylko ten bardzo pomału naciąga. Światło jest. Jednym guzikiem możemy sobie tutaj zgasić. Jest zgaszone. No zadowolony jestem z tej roboty dzisiaj. Dziury pozatykane, zamknięcie jest. Elegancko. Myślę, że się tutaj spokojnie odchowają. Oczywiście parę pierwszych dni w domu będą grzane. Kaczaki, jak czytałem, to około 30 stopni powinny mieć pierwsze kilka dni. A potem stopniowo możemy schodzić do 20. Myślę, że tutaj 20 utrzymać nawet w ciągu nocy to nie będzie kłopotu. Elegancko. Jeszcze szybciutko zobaczymy, jak tutaj sytuacja. No ten to ewidentnie wcześniak, 3 dni przed terminem. Tutaj drugi chce go dogonić, a reszta na spokojnie, pomału, pomału pękają jajka. Niech on tutaj dobrze obeschnie, dopiero go wyjmę z tego odchowalnika, dostanie jeść i pić, ale jak będzie dobrze wyschnięty, już coraz lepiej staje na łapki. Dobra, nie przedłużam, tylko zamykam tą pokrywkę, żeby mu tu zimno nie leciało. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Z dzisiejszej roboty jestem bardzo zadowolony. Odchowalnik nabrał kształtu, nabrał wyglądu. Myślę, że spełni swoje zadanie. Dzisiaj jest dosyć chłodno, a udaje się w nim utrzymać w miarę wysoką temperaturę. Podkreślę po raz któryś, te kaczaki nie pójdą tam od razu pierwszego dnia, tylko po kilku dniach, jak się odchowają w domu, już nie będą potrzebowały aż tych 30 stopni na przykład temperatury, tylko mniej. W domu będę im stopniowo zmniejszał, tak żeby te 20 parę im tam stopniowo starczyło. A ja się z wami żegnam. Na dzisiaj to wszystko. Pochwalę wam się jedną rzeczą. A propos jutra, o, trochę porzeczek kupiłem, są tutaj w wodzie, dobę się pomoczą, jutro będziemy z Edziem sadzić, a tu o, gdzieś wody nalewałem. Jedziu oczywiście cały w błocie, bo on się musi wytaplać w wodzie, jak jest lana. Dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia jutro, na razie, cześć!